Możesz linką nawet obwiązać, będzie wygodniej, no, żeby... No, daj tego stopera, jeszcze by nie dałem. Na jakiego stopera? No to tu są jakieś, bierz. No, tylko nie chcę się puścić. Się wysypało, jeszcze trzeba to zbierać. Dobra, jest nic. Trzymaj tej gałęzi, ja to ogarnę. Dobra, złap się, złap się. Jest? To jest. Tu jest na przelocie? To jest. Jest, dobra. Teraz tak. Weź no. To poluzuj. No tylko dalej, no może. Puść się, złapiemy się tej. Stań, stań najlepiej, złap się tej. Przytrzymaj nas. Ja to ogarnę fajnie, będzie luks. Trzymaj się tej. No. Jest. Tylko jest, tylko jest. Dobra. Mocno spłynie. Dobra, daj kamienia. Na 7. Tam jest luz, żeby... Cały kabłąk. Dobra, otwarty, okej. Okay. Tak. Dobra, zestaw kamień będzie tutaj, więc będzie dociągnięty tutaj, więc on jak będzie sobie właśnie więcej tutaj. Ale najlepiej to zaraz pod tym drzewem. Dobra. Trzymaj, trzymaj. Uważaj na głowę, bo przełożę sobie ją. Dociągniemy ją ładnie teraz do kamienia. Pięknie idzie. Wzór. Kąt się nie plącz. Teraz na pewno nie jest poplątane. No. Teraz zrobimy jeszcze jeden, jak poluzujemy. Zobaczymy, czy pójdzie. No wzór. Dobra, jest. No, złap tym klipsikiem. I wracamy. Odciąg elegancki zrobiony o drzewo. Jest? Tak. A, dobra. Ja to odciąłem. Dobra, dobra, puśćmy się, spłyńmy się z prądem. Dopiero odpalę. No i zobaczcie, powalone drzewo, 3 metry głębokości prawie, podwodniaczek poszedł. Że tak powiem, miejscówka bankowa. Zobaczymy. Dobra, masz wędeczkę. Trzymaj to w miarę tak, żeby było napięte. I wracamy, tak? Żywczyk chodzi jak złoto, moi panowie mili. Chlapie jak wzór. Pięknie, pięknie. Naciągniemy go trochę bardziej w prawo na tą spokojniejszą wodę, tak żeby go cały czas nie ściągało, nie? Będzie git. Dobra, no to trzymaj, byku. Będziemy wracać. Montujemy centralkę na wodzie, żeby nam przeniosła po prostu dźwięk sygnalizatora na centralkę i żebyśmy słyszeli w nocy centralkę, bo zestawy są, no, naprawdę daleko wywiezione, tak? Zawiążemy tu. Woda cały czas przybiera, ale mam nadzieję, że
powiem, tego nam tutaj nie zaleje, tej centralki. Znaczy, tu nie powinno się nic wydarzyć. Opiknął chyba teraz nawet. Mhm. Dobra, i w tą stronę do nas. Dźwięk na maksa. I myślę, że jest git. Dobra, no wiążemy, dawaj. Tu zrobimy na chlapacza, tak? Odciąg. Dobra. Będzie gdzieś... O, jeszcze, jeszcze na pewno. Starczy. Tyle, różnij. Tam. Robisz to, robisz to. I... Magdeczka, Magdeczka. O, Magdeczka. Nie z ciebie. Moja Magdeczka. Nagrywam teraz. No bo nie będę wyzywał, bo będę grzeczny i będę mówił tak elokwentnie. Jestem tak elokwentną osobą. Dobrym dialogiem. Tak, jeju. Ale, dobra, czekaj. Dobra, no i dawaj tego żywca. I co, i go tu? Malimy? A tu masz przelota, to po co ja go wiążę? Nie wiem. Czemu żeś nie powiedział? No to zrywaj go, on się przyda. Rwij tego przelota. Co nie mówisz, że masz? Nie widziano, wiesz? Wstaje jak to się rano i się okazało, że... Jak on chodzi? No. Spadź, jak... Tamte też chodzi ładnie, na początku. Na początku, no. Chodzi. Żeby nie osadziwić. Ty, ale tutaj klapasz w tym momencie, to jest tutaj... Uważaj. Dawaj, zapinaj. Poplątałeś się? Znaczy, zapinaj. Nie połam zaraz wszystkiego. Tam żywca kontroluj, żeby... O! No i pięknie. I wracamy. No i tu będziesz się regulował. Wysiadaj tu. Nawet tu chyba może dać, na wprost, tu. Tu, gdzie stolik. Teraz jest. Nie, ty musisz dać tu, bo ja dam tu, bo ja jeszcze daję na to drzewo tu. Nie, on musi dać tu gdzieś. Tu gdzieś musi dać. Tu musisz gdzieś dać najlepiej, mordo. O, właśnie tu. Chłopaki ogarniają ostatni zestaw i ostatnia noc przed nami. Pozmieniana koncepcja. Tym razem ustawiliśmy 3 chlapacze i 3 podwodniaki. A ostatniej nocy były wszystkie zestawy na podwodny spławik, czyli 6 zestawów. Dzisiaj jest 3 na 3. No i co? Nic więcej nie zrobimy. Czekamy i zobaczymy, co będzie. Co nam przyniesie ta piękna, powodziowa, alarmowa Wisła. Bo stan wody jest naprawdę ogromny. Ale jak pali, jak złoto! Na dotyk! Pięknie! Pięknie! Thank you.
Mati. Denerwuję się. Nie denerwuj się, spokojnie. Po prostu zamów Amciu. Kochani, my już jemy jedzonko. I kończy się ta wyślana przygoda. Koniec. Skończyło się. Także trzymajcie się i do następnego. Pozdrówki. Hejka.